Leo przywitał mnie przy 450 widzach. Jeżeli ty przy 160 nie przywitasz mnie, wyjdę stąd. To wypieprzaj na bambus, ty śmieciu, a nie będziesz mi groził, że wyjdziesz. Puh! Dupie mam, że cię Leo przywitał przy 450 widzach. Ja swoich widzów witałem, jak miałem po 600, a nawet więcej, bo na YouTube miałem po 1 000 000 widzów, jak ktoś pamięta. Będziesz mi groził, że wyjdziesz stąd? Co myślisz, że ja szukam widza, który jak mu powiem cześć, a nie siema, to wypieprzy? Jak chcesz streamera, który tak robi, to idź do Blowka, napisz mu: cześć Blowek, pierwszy pod filmem, ale masz włosy, przytnij ci serduszko i będzie fajnie, nie? Pójdziesz do kuzyna, powiesz: ej kuzyn, za kuzyn, Blowek mi przypiął. Blowek, ta, Blowek mi przypiął. Ale nie, no słyszałem niestety o tym klocuchu, naprawdę jest to według mnie bardzo smutna informacja i mam radę dla tych wszystkich, co się bawią w Sherlocka Holmesa, szukają o klocuchu w internecie. Mam radę dla tych wszystkich Sherlocków Holmesów. Jak jesteś taki Sherlock Holmes jeden z drugim, to może byś zaczął ojca szukać, co ci pod nosem przemknął 10 lat temu po mleko, a nadal nie wrócił, ty brudasie pieprzony w dupę, a nie klocucha będziesz mi tu szukał w internecie, ty pawianie zasrany. Nie no, powiem ci tak, jak będzie chciał, to se ujawni, tak? Ale według mnie, jeżeli ujawnione zostanie cokolwiek o klocuchu, to nie będzie już to samo, rozumiesz? Kto to klocuch? Dobra, Chrisa 90 od razu ban leci na japę za to, że nie wiesz. Powiem szczerze, że wiadomo, że każdy, kto oglądał Klocucha, zastanawiał się czasem, jak on może wyglądać i tak dalej. Ale to, że się zastanawiasz, jak on chce wyglądać, nie znaczy, że ja chcę o tym wiedzieć, nie? Jedynie bym chciał o tym wiedzieć, kiedy on sam to pokaże i tyle. Z budzikiem. Dziękuję ci, budzik, za 8 miesięcy! Jezu! Gdyby widz przyszedł do mnie w potrzebie i powiedział: słuchaj, Spartiatix, masz trochę pieniędzy, bo jestem w potrzebie? To ja oczywiście, że tak. Oczywiście, że w takiej sytuacji dałbym ci ten numer do typa, co ulotki rozdaje, i byś ten się dogadał o tam. Albo nie. Dobra, idę z Ivern Rengar, stare combo. Aleluj. Trudno. No ale zagramy se i tak. Za $10 kupiłeś suba? Jak za 10? A tier 2 sub? O kurde, foka, ty kupiłeś suba za $10, a nie 5? Jezus Maria! Nie no, muszę coś zrobić w takim razie. Czekaj. Luj, nie wiem, nie wiem. Jezus Maria, pomóżcie mi! Ultra Żydson, wysyłam na wskazany adres do ciebie. Powieś sobie w kiblu, na ścianie. Ultra Żydson dla ciebie. Gitara, siema. Mordeczko. Jedyna nagroda, jaką miałem akurat. To miało być na 1 000 000 subów, ale dzisiaj dam. No i wbiję jeszcze na cenę pod filmem. Na Twitchu. Suba i dzwoneczek. Gitara, siema. Zostaw. Elo. Dobra, czat. Gramy, Ivern. Jestem ciekawy w sumie, bo nigdy tak nie grałem, ale wiem, że to jest stare combo, więc pewnie będzie działać. Chyba, zwłaszcza na tym elo. Nice. Ej, te krzaczki. A, bo im nie widzą teraz. Fajny, fajny trik. Oluju. Kurde, będą mieli pierwszy, drugi level oni. Uuu, a bo ty już masz dwójkę? A, no, chwila. Się stało! Jezus Maria, żeby takie gówno się czasem rozumiesz, to nieważne. Luj tam, gramy, gramy, elo, elo, elo. Naprawdę taki pech to się zdarza raz na 44 miliardy osób, co żyją na tej planecie. Śmierdzi brązem, no bo się obsrałem po tej akcji, po prostu, rozumiesz to? W ogóle on nie cofnął, i many nie ma. I jak przyjdzie tu Vayne, to padną obydwoje, albo chociaż sama Vayne tu będzie, tak że będzie gitara, gitara, siema. Elo. Nie skaczę nawet na niego, wiesz czemu? Bo nie.
Ej, co, zaraz będziesz musiała cofnąć. Widzisz? I to jest dobre. Ona mnie widzi w tym krzaku tak w ogóle, czy? O! Jednak, tak, sam weź wnioski, wyjmij. Nawet dobrze jest. W ogóle tak szczerze, ostatnio na wakacjach właśnie, jak byłem wtedy, co nie było streamu długo, to mówię, Jezus, dobra, bo akurat przy dworcu był ten KFC, bo mówię, kurde, tyle reklam widziałem, chyba dobra ta kanapeczka. No i nie, niestety, ale KFC jest. Poczekaj, bo sobie furtkę zamykam do pieniędzy. Dobre KFC jest. Ole hity. W ogóle źle używam trochę skilli chat, także. O. Pan padnie. A, bo ty ten! Co jest gdzieś? Aluj, ale i tak wyszło tak gitarę. Naprawdę podoba mi się takie combo i Wern ten, nawet nie wiedziałem, że tak fajnie może działać. Chyba że gramy na takie gówno, no ale w sumie oddaliśmy First Blood i tak dalej. Nie no, ale tak szczerze ten Grander był średni. Jedyne co w nim mi się podobało to sos. Sos w tym Granderze był naprawdę dobry, ale ten kurczak cały, nie wiem, taki 5-1 Rengar, gierka one-shotowanie i Sparta się nie wnerwia, czyli nudy. Dobrze wiedzieć, next stream przygotuję jakiś, wiesz, full AD nami, żeby się denerwować, że nic nie robię. Chyba szóstka. O kurde. Xos, troszeczkę za wcześnie się wbiłem, zapomniałem, że ty masz Xosta w ogóle. Ale już chyba, tak szczerze, nie ma chyba hype'u takiego na Rafonixa jak był, nie? Jedyna akcja, o jakiej słyszałem, to to jak Lepe temu typowi dał na mordę. Ale to jedyne. A, bana dostał, masz rację, bana dostał, a nie odszedł. A nie, bo on ma jakiś kanał na YouTubie teraz. Wersalka TV. No. Jakaś nowa nuta? Znaczy nowa przeróbka? Będąc rekordzerem, chciałem zmienić waszą przyszłość. Moje poświęcenie dla was nic nie znaczy. Przecież robię kurde wszystko dla bandy. Chłopacze, powiedzenie bolesne. Były kobiety przez granie. Potem wróciłem i mara. Dziękuję wam, że mnie uratowaliście. Powcząc. Ta nuta ma miesiąc? O czym ty mówisz? Pierwszy raz ją słyszę, to jest nowa dla mnie. Biegnę ile sił. Udało się. Siema. Silnawy, ale przy mnie jest głównym. W sumie we trójkę zrobiliśmy. A raczej nic nie będzie. W sumie ja Rengarem tak mało gram ostatnie mi czasy, że przyjemnie się bardzo gra. A uciekasz? Najlepsze combo. Już widzę tą miniaturę. Przepraszam. Już jestem zepsutym youtuberem. Ty nie, no nie idzie tędy? Ej lol, co się stało? Myślałem, że tu więcej ich jest. A tu jeden typ był? Znaczy dwóch? Gówno straszliwe. Ty chyba Jomu będzie dobre teraz. Albo Bud, ten. Ty, ale w sumie jak tak słucham te nutki czat, to jednak nielegalizacja marihuany jest useful i to bardzo. Bo zobacz ile powstało nutek, ile ludzi zarobiło na tym, że marihuana jest niezalegalizowana. Niby, wiesz, oni są w dobrej sprawie. O, zalegalizujcie, palić, sadzić, a jednak zarabiają na tym, że nie jest zalegalizowana.
Nie wiem, coś za prosta ta gierka, za prosta. Ty, Tasiemiec, Tasiemiec, Tasiemiec. Za dobry jesteś na tym Yasuo. Pójdź pod AP. Zrób to dla czatu i dla mnie. Utrudnij gierkę i pójdź tym Yasuo pod AP. Proszę cię, Tasiemiec. A, to Vesquest, zapomniałem, że zmieniłeś nick. Zrób to dla czatu, pójdź pod AP tym. I utrudni troszeczkę gierkę, bo naprawdę to jest bez sensu. Dobra, idę AP. Pięknie, dziękuję ci bardzo. Serce motocyklisty dla ciebie oczywiście. Za to, że poświęcasz się tak dla dobra ogółu. O, idę tam. O! Ja Ignite'a na nim użyłem. A jaki unik zrobię? Low nie zrobiłem. Dobra, git wyszło. Zamknij rurę. Polscy obywatele ratowali twoich dziadków, a tacy ludzie jak ty propagują takie bzdury. Nonsense. Ale jakie bzdury propaguje? Że Rengar i Ivern to jest kozak duo na bocie? Przepraszam, pradziadku. Wiem, że ty byś szedł jednak jakimś tym tankęczem full HP, no ale nowość, tak? Czasy się zmieniają, no nie gra się już tankami na topie. Ło! Ty przecież pod AP grasz! Ty, on zrobił AP Yasuo Penta? Cil. Really appreciated this zabawa. To jednak ty nie, ani AP nie powinieneś grać, ani Jadelko, po prostu wbieprzyć z gry. Dobra, patrz, typy kawczy, typy kawczy. Ale zdechnę, ale gitarka. Weź ktoś skipni tą nutę, bo już nie mogę tego wiejskiego czegoś słuchać. Pewnie znajdzie 20 fanów na czacie. Zamknij mordę, dobra nuta, ty się nie znasz. Idź słuchaj, Taco Hemingway, puci na ryj brodaty. Zawsze się znajdą specjaliści. Zawsze. O, tędy ktoś będzie szedł, tędy. Tutaj ktoś będzie chciał warta postawić. O. Widzisz? Jednak przed trochę inaczej, ale pędy. Uła. Ja chyba też pod AP pójdę. O, masz rację, też jest za łatwo. Idę. Chyba Last Whisper zbudzę. Takiego prawilnej muzyki. Ale może wy lubicie to sobie idźcie słuchać. Old school to stare, a new school to autotune. Tak, na 100%. Na 100% żaden z tych raperów, co śpiewa o tym, że został wychowany na blokowisku, nie używa autotuna. Chodzi przecież o to, żeby autotuna używać, żeby nutka brzmiała lepiej, a nie chodzi o to, żeby go używać dla zasady w dupę. Rozumiesz? O, gdzieś? Uła! Fajnie. O, Asura dali słuszkę. Jedyne nutki, których słucham, to openingi z anime. Jo. Nie wiem, ja generalnie mało siedzę w tej muzyce, także nie będę się jakoś wypowiadał na ten temat, bo mało się na tym znam. Ale generalnie chodzi mi o to, że średnio przepadam za, jakby to powiedzieć, tym w obecnych czasach o tym prawilności, mordo, wychowany tu na bloku. A tamten, co rapuje o tym, że nie na bloku, to jest, wiesz... Na obozie miałem jednego typa w pokoju, który rapsy puszczał 24h i tak przez 12 dni. Mogłeś mógł, nie wiem, nasrać do plecaka ostatniego dnia za to. Ja bym tak zrobił. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.